Presja i świadomość tego, przed jakim wyzwaniem się stoi, zawsze działa motywująco i tak też było tym razem. Wiedźmin 3 jest częścią większej całości, to jest zwieńczenie fabuły, którą opowiadamy od pierwszej części w zasadzie. I z tego względu muzycznie również chcieliśmy to podkreślić, decydując się chociażby na to, że temat główny z Wiedźmina 1 jest również tematem głównym z Wiedźmina 3. To jest taka swego rodzaju klamra dla nas. Geralt zaczął od swojej intymnej, personalnej historii w Wiedźminie 1. W Wiedźminie 2 uwikłał się w gruby polityczny wątek i mnóstwo intryg. W Wiedźminie 3 znowu wracamy do korzeni, do tej słowiańskości, do tego, kim Geralt rzeczywiście jest. Wiedźminem, zabójcą potworów. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Wszelkie potrzebne mi materiały mam w zasadzie na wyciągnięcie ręki, włącznie z grą, którą w każdej chwili mogę sobie włączyć, zagrać, zobaczyć, troszkę pochodzić, wsiąknąć w ten świat, troszkę pooddychać tym powietrzem świata Wiedźmina i sprawdzić, co czuję, w którą stronę muzyka powinna skręcić, jak powinna wyglądać, jak powinna się zachowywać w danym miejscu. Chcieliśmy, żeby oprawa audio była jak najbardziej organiczna, żeby czuć było tą naturalność i nie to, że my tworzymy pewną iluzję, robiąc grę wideo i udźwiękawiając lokacje, tylko stworzyć wrażenie bycia w tej rzeczywistości. Bycia w tej rzeczywistości jako Geralt. Myślę, że to jest w ogóle dla dźwięku jako takiego w grach, dla całej sfery audio największe wyzwanie, żeby tak oszukać odbiorcę i tak zmanipulować jego zmysły, żeby on uwierzył w to, co widzi po prostu, żeby ta imersja była kompletna. Dźwięk tutaj odgrywa niebagatelną rolę i dobry dźwięk jest w stanie bardzo pomóc, natomiast zły jest w stanie to po prostu bardzo zepsuć. Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. To na pewno ona. Tak. Wróciła i jest w niebezpieczeństwie. Świadkowie twierdzą, że ściga ją dziki gon. Książki jako takie są dość specyficznym medium dla dźwiękowców. Możemy mieć oczywiście przykłady takie jak u Tolkiena chociażby, czy u innych pisarzy bardzo sprawnie i szeroko opisujących świat przedstawiany, gdzie rzeczywiście już dźwiękowiec jest w stanie mocno zainspirować się tym, jak ten świat przedstawiony powinien brzmieć, jakimi wibracjami powinien oddychać. Natomiast w kwestii muzyki myślę, że te inspiracje są bardziej pośrednie. Jeżeli czytasz książkę, która wywołuje u ciebie konkretne stany emocjonalne, która powoduje, że raz czujesz radość, raz czujesz złość, smutek, gniew i tak dalej, jesteś w stanie te emocje również odzwierciedlić w muzyce. Jestem sound designerem, pracuję przy udźwiękowianiu projektu Wiedźmin 3 wraz z drugim sound designerem, Laszlo Wince. Ja zajmuję się głównie udźwiękawianiem otoczenia oraz systemami gry, natomiast Laszlo zajmuje się animacjami, magią, wszystkimi dźwiękami, które znajdują się w gameplayu. Podczas produkcji Wiedźmina 3 mieliśmy sporo czasu na nagrywanie żywych dźwięków w ich naturalnym środowisku. Na przykład dźwięki otoczenia to były tysiące godzin spędzone w lasach, na polach, nad morzem, na farmach, w stajniach i różnych gospodarstwach. Natomiast pewne szczegóły musiały być nagrane w studiu przy użyciu naszych niekonwencjonalnych sposobów. I na przykład szczegóły pozwalające oddać wrażenia z burzy w lesie właśnie robiliśmy tutaj przy pomocy różnego rodzaju gałęzi, liści, które były łamane, gniecione. Znaczna część uzbrojenia była również nagrana tutaj w studiu przy użyciu prawdziwych mieczy, zbroi, ubrań, kolczuk, łuków, czy to z naszych zbiorów, czy też wypożyczonych od dobrych ludzi. Klasycznym przykładem takiego lekkiego oszukiwania w sferze dźwięku jest dźwięk wyciągania miecza z pochwy, który w naturze nie brzmi szczególnie atrakcyjnie. Trzeba sobie tutaj radzić, nakładając różnego rodzaju inne dźwięki, które spowodują, że ten dźwięk będzie odpowiednio mocny, będzie miał odpowiednio metaliczne wybrzmienie.
do którego przyzwyczaiły nas na przykład filmy z Hollywood. I my sobie radziliśmy w tym przypadku na przykład przez owijanie ujścia pochwy kolczugą albo przykładanie drugiego miecza. Także ten dźwięk jest w efekcie, no, powiedzmy, takim kompromisem między rzeczywistością a właśnie tym hollywoodzkim kanonem. Mimo tego, że mamy do czynienia z medium interaktywnym, z grą wideo, staramy się troszeczkę przeszczepić tego filmowego myślenia w kwestii roli, jaką do spełnienia ma muzyka. Więc motywem głównym gramy przede wszystkim w miejscach ważnych dla fabuły, w miejscach ważnych dla Geralta jako postaci głównej, wokół której wszystko się kręci tak naprawdę. Jest to oczywiście melodia z pierwszego Wiedźmina. I ponieważ używamy motywu właśnie w tak różnych miejscach, w różnych sytuacjach i konfiguracjach, również zmianom ciągłym ulega instrumentacja i ostateczny kształt tego motywu przewodniego. Powiedzmy, że cały świat można by na trzy takie duże grupy rozdzielić, gdzie mamy ziemię niczyją, która jest, ma te mocne słowiańskie wibracje. Mamy miasto Nowigrad, które jest bardzo mieszczańskie i mamy archipelag wysp Skellige, który niesie z sobą zupełnie inne skojarzenia niż te pozostałe dwie lokacje. I przez to też motyw główny, którego używamy na przestrzeni całej osi fabuły we wszystkich miejscach na świecie, ma szansę zabrzmieć inaczej. Raz będzie to delikatne, kilka akordów na lutni, a innym razem słyszymy go w pełnej aranżacji symfonicznej z dużym, monumentalnym brzmieniem, więc to, jak motyw główny będzie brzmiał i jaką rolę będzie spełniał w danym momencie gry, uzależniamy od potrzeby fabuły. Z racji tego, że wróciliśmy troszeczkę do korzeni z jedynki, znowu czerpiemy bardziej niż poprzednim razem z tego słowiańskiego kolorytu, z naszego folku, z naszej części Europy, mogliśmy również poszaleć z instrumentami. Wiemy już, że Percival współpracuje z nami przy produkcji ścieżki dźwiękowej. Mieliśmy już z nimi kilka sesji nagraniowych. Wystarczy zajrzeć na listę instrumentów, na których grają, gdzie mamy lutnię długoszyjkową, mamy lirę bizantyjską, mamy zestawy prostych fletów średniowiecznych. Dodatkowo bardzo fajną ciekawostką jest to, że Percival niektóre instrumenty sam budował wręcz na podstawie jakichś rycin czy przekazów kronikarskich czy czegoś, no bo przecież technologia budowy instrumentów przez te 500 czy 1000 lat się posunęła bardzo do przodu i albo można znaleźć antyk, który jest bardzo stary, na którym raczej już się nie powinno grać, bo ryzykuje się uszkodzenie takiego artefaktu, można powiedzieć, albo można próbować zreprodukować ten instrument, zbudować go takim, jaki kiedyś on był i w ten sposób pracować nad odtworzeniem tego specyficznego brzmienia, które może nie było doskonałe te lata temu, ale przez to było unikalne, żywe i autentycznie miało ducha. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Wiedźmin jako marka, jako seria gier osiągnął między innymi sukces dzięki temu, że dział się w świecie, który my w naszej części Europy bardzo dobrze rozumiemy, który dla nas jest naturalny, w świecie inspirowany naszym folklorem, bo przecież takie są książki Sapkowskiego. Oczywiście na sukces składa się bardzo wiele czynników, jak świetna fabuła, jak świetne prowadzenie tej fabuły, z czego zresztą CD Projekt słynie, prawda, jako deweloper, że my przede wszystkim tworzymy gry właśnie fabularne, to sama nazwa wskazuje, i wokół fabuły komponujemy cały świat, to jak ten świat wygląda, jak ten świat odczuwamy i tak dalej. Ale fakt, że wszystko ma ten swój wspólny, słowiański, folkowy fundament i wydaje mi się, że rzeczywiście jest to rzecz fajna, którą możemy pokazać światu, dlatego że dla zachodniego odbiorcy to jest ciągle coś nowego, coś egzotycznego.
A przy tym ciekawego, bo człowiek jest ciekawy nowych rzeczy. Człowiek chce próbować cały czas. Najciekawsze jest, wydaje mi się, to, kiedy obserwuje się, jak sesje z muzykami przeistaczają się w żyjącą muzykę, w gotowe utwory. Dodatkowo, jeżeli dodamy do tego jeszcze aspekt tej interaktywności czy adaptacyjności muzyki w grach wideo jako takich, jest to tym bardziej pasjonujące, wręcz bym powiedział, kiedy widzi się rzeczywiście, jak te pojedyncze ślady zaczynają tworzyć większą całość, w ramach pewnej struktury zaczynają operować i żyć własnym życiem. Mi się wydaje, że akurat robienie gier wideo to jest jedna z lepszych robót, jakie można w życiu mieć, a szczególnie jeżeli się robi muzykę do gier wideo, bo to są moje dwie wielkie pasje. Od kiedy byłem pacholęciem w zasadzie, gier wideo uwielbiałem od czasów wczesnoszkolnych, kiedy pierwszy raz w domu się pojawił komputer. Z drugiej strony ja z muzyką jestem związany od najmłodszych lat swojego dzieciństwa, kiedy rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej. I nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, która zajmuje bardzo, bardzo sporą część tego mojego życia. Stąd też dla mnie to jest najlepsza robota pod słońcem, bo robisz to, co lubisz, robisz to, co kochasz i jeszcze ci za to płacą, więc chyba nie ma lepszego rozwiązania. A przy tym jest to praca, której ciągle są jakieś wyzwania nowe. Ciągle coś się dzieje, nie ma nudy, absolutnie, i tak naprawdę to, jak daleko w tym zajdziesz, zależy w dużej mierze od ciebie. To od ciebie zależy jako od twórcy, czy to, co robisz, ma sens, czy to, co robisz, jest w stanie spodobać ludziom. Bo trzeba pamiętać, że muzyka może być najpiękniejsza pod słońcem, może być najlepsza warsztatowo, pod względem rzemiosła, elementów artystycznych itd., itd., ale jeżeli ona nie będzie dobrze korespondowała z grą jako taką, jeżeli będzie czuło się to, że to nie jest spójne, że to nie jest z jednej bajki, niestety, sukcesu nie będzie. Więc każdego dnia tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że musimy dawać z siebie wszystko, bo w koniec końców robimy grę dla graczy, a nie dla siebie, i to oni nas ocenią na sam koniec.